Każdy z nas przeżywa momenty refleksji. Na pewno znasz to uczucie, kiedy kładziesz się spać, a twój umysł postanawia akurat rozważać różne nieprzyjemne scenariusze i nie daje ci w spokoju zasnąć. Często uciekamy od tych myśli, próbujemy je wyprzeć ze świadomości, odciągnąć w czasie, pozbyć się i nigdy do nich nie wracać. Jednak czy jest to słuszna taktyka? Prędzej czy później każdy z nas doświadczy życiowej tragedii. Być może lepiej byłoby się na nią przygotować. Przedstawię Ci 10 scenariuszy, które być może spotkają Cię w życiu. 1. Śmierć rodzica lub kogoś bliskiego. Prawdopodobnie będziesz na pogrzebie własnych rodziców lub nawet będziesz go organizował. Pomimo faktu, iż jest to naturalna kolej rzeczy, trudno się z tym pogodzić. Przecież rodzice towarzyszą Ci od samego początku życia. Nie sposób wyobrazić sobie rzeczywistość bez nich. Ponadto warto wziąć pod uwagę, że po rodzicach w spadku można odziedziczyć wiele problemów, chociażby długi, dlatego trzeba zabezpieczyć się na taką ewentualność. 2. Osoba, którą kochasz, wybierze życie z kimś innym. Szansa na to, że osoba, której się spodobasz, spodoba się również Tobie oraz dojdzie później do związku i jeszcze później okaże się, że razem potraficie się dogadywać pod wspólnym dachem i miłość nie wygaśnie, jest bardzo mała. Dodatkowo zmiana partnera lub partnerki wcale nie jest rzadkim zjawiskiem. Zwłaszcza jeśli w związku występują pewne problemy. Nie ma oczywiście związków idealnych, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że wokół są kandydaci bardziej kompletni, którzy zaoferują Twojemu ukochanemu lub ukochanej znacznie więcej niż Ty jesteś w stanie dać. Nie chodzi wyłącznie o sprawy materialne. Takie elementy jak czułość, zrozumienie, empatia, komunikacja, zaspokojenie potrzeb seksualnych, poczucie bezpieczeństwa, możliwość przeżywania przygód, tymi i szeregiem innych elementów ludzie licytują się na rynku matrymonialnym. Jeśli ktoś zaoferuje więcej od Ciebie, to być może przegrasz tę licytację. Twój ukochany mężczyzna może wybrać młodszą dziewczynę po kilku latach i w drugą stronę Twoja ukochana może Cię zostawić, gdy już nie będziesz zaspokajał jej potrzeb życiowych. 3. Zakończenie przyjaźni. Nawet najtrwalsza, wieloletnia przyjaźń może ulec rozpadowi. Wystarczy, że Twój przyjaciel lub przyjaciółka znajdzie partnera. Zacznie poświęcać mu więcej czasu i uwagi niż Tobie, aż w końcu założy rodzinę, która zaangażuje go w pełni. Innym wariantem może być przeprowadzka do innego miasta na studia lub w poszukiwaniu pracy. Rozpady są szczególnie widoczne, kiedy poszczególni członkowie grupy zaczynają się usamodzielniać i wchodzą w dorosłe życie. Doceń aktualną grupę przyjaciół, ponieważ za jakiś czas może się po prostu rozpaść. 4. Zwolnienie z pracy i bankructwo. Bankructwo najczęściej kojarzy nam się z ludźmi biznesu, którzy z jakiegoś powodu stracili swoje majątki. Prawda jest jednak taka, że zbankrutować może dosłownie każdy i wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy w złym momencie stracić pracę, to zaburza płynność finansową. Wydatki zaczynają być wyższe niż dochody. Zaciągnięte zobowiązania, takie jak leasingi czy kredyty, momentalnie drenują życie i portfel, bankructwo gotowe. Dlatego nie myśl, że bankructwo Cię nie dotyczy, że to tylko grozi najbogatszym. Paradoksalnie, zwykłym ludziom mającym jedno źródło dochodu grozi to jeszcze bardziej. 5. Ciężka choroba. Moment diagnozy poważnej lub nawet nieuleczalnej choroby zwykle jest ogromnym szokiem, po którym potrzeba czasu na dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Być może diagnoza będzie od Ciebie wymagać pogodzenia się z najgorszym. Nie możesz udawać, że Ciebie to nie dotyczy. Dlatego działaj prewencyjnie, dbaj o dietę, unikaj przetworzonego jedzenia, bądź aktywny fizycznie. Nawet genetyczne ciężary da się odwlec w czasie, jeśli odpowiednio się o siebie dba. 6. Napaść lub bójka. Być może jesteś osobą, która unika konfliktów. Nawet jeśli sprawy przybierają nieprzyjemny obrót, to nie eskalujesz konfliktu i nie przekraczasz granicy fizycznej konfrontacji. Jednak musisz wiedzieć, że wokół ciebie żyją ludzie, którzy realnie szukają okazji do rozboju i bójki. Pragną w ten sposób zwrócić na siebie uwagę, zaznaczyć dominację czy po prostu podbić sobie ego. Z perspektywy zwykłego człowieka to prymitywne, jednak dla ludzi szukających zadymy to styl życia. Niewykluczone, że znajdziesz się kiedyś w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze i będziesz uczestniczyć w bójce. Być może warto rozważyć lekcje sztuk walki, aby być w stanie się bronić.
7. Udział w wypadku. Podobnie jak w przypadku bójki, możesz być najostrożniejszym użytkownikiem przestrzeni publicznej, natomiast nie jesteś w stanie odpowiadać za innych. Wystarczy spotkać brawurowego kierowcę lub kogoś, kto jeździ pod wpływem alkoholu i potencjalna tragedia już wisi w powietrzu. Lub to ty możesz się okazać osobą, która ze względu na swoją lekkomyślność spowoduje wypadek. Wyrzuty sumienia i konsekwencje mogą być ogromne. Dlatego tak istotna jest odpowiedzialność społeczna. Wyobraź sobie społeczeństwo, w którym ze względu na poczucie odpowiedzialności nie ma brawury, nie ma pijanych kierowców, a wszyscy uczestnicy życia publicznego stosują się do norm. Pamiętaj zatem, że dbając o bezpieczeństwo innych, pośrednio zapewniasz bezpieczeństwo również sobie i bliskim. 8. Rozwód i utrata praw rodzicielskich. Pomimo gwarancji danych przez Kościół, urząd czy drugą osobę, nie możesz mieć pewności, że spędzicie razem resztę życia. Nie jesteś w stanie przewidzieć, czy za 10 lat nie zaistnieją okoliczności, które pchną cię do rozwodu. Samym rozwodem jest się trudno pogodzić i stanowi on traumatyczne wydarzenie, ale za nim mogą iść jeszcze kolejne konsekwencje, jak chociażby utrata praw rodzicielskich. Pomimo miłości do własnych dzieci, być może będziesz mieć ograniczone możliwości, aby się z nimi widywać i towarzyszyć im w najważniejszych momentach życia. 9. Utrata dobytku. Masz zbudowany dom, nowe auto i tworzysz bezpieczne środowisko dla swojej rodziny, a może tylko ci się wydaje, że jest ono bezpieczne. Utrata majątku i idąca za tym strata bezpieczeństwa wcale nie jest tak abstrakcyjną wizją, jak mogłoby się wydawać. Pożar, powódź czy, jak pokazuje przykład Ukrainy, wojna stanowią realne zagrożenia, które dosłownie mogą zniszczyć twój życiowy dobytek. Dlatego tak istotne są ubezpieczenia i dywersyfikacja majątku. 10. Bezpłodność. Wiele osób marzy o posiadaniu potomstwa, jednak współcześnie mamy do czynienia z postępującymi problemami w tej sferze. Coraz więcej par nie może mieć dzieci pomimo ogromnych starań i zaplecza medycznego. Jeśli marzysz o dziecku, a okaże się, że nie jesteś w stanie go mieć, to może to być istną tragedią, wiążącą się nawet z utratą sensu życia. Wyobraź sobie, że masz plan na życie, realizujesz kolejne szczeble, budując kapitał dla swojej przyszłej rodziny, a na koniec okaże się, że twój plan nie może zostać zrealizowany tak, jak to sobie wymarzyłeś lub wymarzyłaś. Taka sytuacja wymaga dokonania gruntownego przewartościowania w życiu. Podsumowanie odcinka. Wymienione w odcinku tragedie życiowe mają jedną cechę wspólną. Niemal wszyscy myślą, że ich to nie dotyczy. Owszem, prawdopodobieństwo nie jest ogromne, jednak nie można udawać, że nie istnieje. Nie wiesz, jaki scenariusz na ciebie czeka, więc bądź gotów na różne warianty. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak przekuwać porażki na własną korzyść, to wpadnij na niewiem.pl po swój egzemplarz e-booka i audiobooka Anatomia Porażki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.